Stworzyliśmy projekt, który ma nauczać młodych ludzi sztuki perswazji oraz pomagać im w przełamywaniu barier podczas występów publicznych. Aby nasze cele zostały osiągnięte, wydaliśmy grę karcianą, która trafiła do szkół ponadgimnazjalnych nie tylko w Szczecinie. Opracowaliśmy aż 108 test, dzięki czemu uczniowie nie złudzą się nią tak szybko. Stworzyliśmy własną grafikę oraz pełne zasady gry. Panel mówienia to mała gra o wielkich sprawach, oparta na zasadach debatowania. Losujemy strony sporu i zaczynamy debatę o klonowaniu ludzi, posiadaniu broni lub załogowych misjach na Marsa. Wygrywa osoba, która skutecznie przekona pozostałych graczy. Chcieliśmy, aby nasz projekt trafił do szerszego grona odbiorców. Dlatego postanowiliśmy wyjść z nim na ulicę. Zadawaliśmy przechodniom różne pytania. Uważasz, że każdy człowiek powinien posiadać w swoim organizmie nadajnik, który umożliwia sprawdzenie jego lokalizacji? Myślę, że to jest bardzo zły pomysł, ponieważ ograniczyłoby to jego wolność osobistą i sferę prywatności, a przy okazji w czasach, kiedy jest era internetu, tak na dobrą sprawę, ułatwiłoby to zadanie hakerom. A dlaczego? Mogliby wygrać jakiekolwiek dane osobiste, co stwarza zagrożenie dla każdego człowieka. Na przykład? Na przykład dla osób ważnych, ikonicznych, które stanowią... Może nie stanowią, ale posiadają cenne informacje. Jak na przykład prezydent? Na przykład prezydent. Czy uważa pani, że powinniśmy zakazać słuchania muzyki, która zawiera liczne wulgaryzmy? Myślę, że niekoniecznie, ponieważ... niekoniecznie, może tak. Do internetu mają dostęp dzieci 12-letnie, jak i również starsze albo młodsze. No i generalnie, dajmy na to, takie dzieci od 12 roku wzwyż, to tak może jakoś już mają jakieś swoje tam zdanie, swoje własne mózgi i myślą jakoś nad tymi piosenkami. Wiedzą, że przeklinanie jest złe, coś w ten deseń, chyba że ma się kolegów na podwórku, trzeba się popisać. Na takie młodsze dzieci na przykład, one jakoś nie mają szczególnie rozwiniętego tego swojego zdania. Jakoś tak, nie wiem. A dlaczego nie powinny słuchać? Ponieważ to jest złe, to uczy dzieci przeklinania, tak uczy dzieci bardzo złych zachowań. Dziękuję. Duże wsparcie otrzymaliśmy od naszego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie. Dyrekcja wraz z Radą Rodziców sfinansowały całkowicie nasz projekt.